Cześć, witajcie, z tej strony Grid 79. Minęło 20 godzin, w zasadzie grubo ponad 20 godzin, ponieważ praca mi trochę tutaj harmonogram spierdzieliła i możemy zająć się dalej naszym statkiem. To też myślę zaraz zrobimy. Mamy serce, mamy mózg, co teraz będzie? Wątroba? O, dobra, wątroba by się przydała. Dobrze, wejdźmy w warpa i zobaczmy, co nam tutaj powiedzą. No, zaraz nam rozłączy, bo są frachtowce. A ja ciągle go nie mam. Co by się stało, jakbym wziął uciekaj? O, dość blisko. Wiem, że jakoś ruszam... No, myszką tym kółkiem, ale nie mogę ogarnąć jak. To tak nieudolnie jakoś się przesuwa. Albo ja jestem taki nieudolny, jedno z dwóch. Widok z kokpitu. A no tak, w międzyczasie jeszcze poszukiwałem multituli i potrzebowałem współrzędne. W ogóle No Man's Sky mi się zbudził i sobie wymyślił, że nie będzie mi pokazywał współrzędnych na planetach. To dopiero była zabawa z poszukiwaniami. Co to jest? Chyba jakiś kamień. Czy to już tu? Czyżby chodziło o ten duży portal? Zarąbista planeta. Niby z kolorami, niby bez. Co to? Jakieś coś. Co to jest w ogóle za planeta, bo... Obecne to są miedź, złoto, sód. Może warto się tu osiedlić.
Co to za muza? To zwierzaczki są jakieś. Masakra. To one tak krają? Pewnie tego nie słyszycie, bo mam głos gry na dużo niższym poziomie niż swój własny, żeby mnie było słychać. Podoba mi się to. A to chyba te zwierzaczki tak brzdąkają. Kurde, chętnie bym tu postawił bazę. Czyli znowu będę musiał coś stworzyć. Fragmentowane quilla. O, najgorzej, będę musiał te, pamiętam, te ptośki pozabijać. Dobra, najpierw zerknijmy. Dobra, przywołajmy nasz statek, bo wszystkie graty na niego przerzuciłem. Mam nadzieję, że na niego, a nie na któryś z tych, które skraszowałem. Wezmę sobie strzelę zapis. O fuck, a się osrałem, że nie mam. Działa to może na skałę? Niestety nie. I muszę ubijać te robaki. No tyle ich tu latało i co, teraz nie ma żadnego? Thank you.
Jesus, ja tu całą populację wybiję. Naprawdę was, robaczki, przepraszam. Nie chcę za bardzo się oddalać od tego wielkiego czegoś. Wszystkie robaki wybił. Może po prostu w nocy nie latają, co? O, latają. Sześćdziesiąt cztery, no jeszcze trochę. Tam coś było chyba. To jeden z was podpowiedział mi, żeby zrobić film o zarabianiu i jest on przygotowywany. Ale powiem wam, że jak sprawdziłem, ile różnych sposobów ludzie podają na zarabianie, no muszę się do niego grubo przygotować, ponieważ sam muszę się dość sporo nauczyć. No i to wszystko też posprawdzać, nie? Powiem wam, było tam wszystko od górnictwa przez... Mam już to? No, chyba już uzbierałem. Od górnictwa po... Co potrzebuję? Na magnesowany feryt, pewnie mam go na statku. Od górnictwa, przez handel, przez zbieranie kryształów burzy, a kończąc na gotowaniu, także... A jeśli chodzi o gotowanie, to jestem sam kompletna noga. To jest to? Wapniogrzyba mam. No i nice. Także w trakcie, jak nagrywam tutaj naszą walkę o żywy statek,
to w wolnym czasie, a w zasadzie nie w wolnym czasie, tylko w pracy sobie przeglądam materiały właśnie o sposobach zarabiania, przygotowuję jakiś tam pseudoskrypt i myślę, że będzie to jeden z kolejnych filmów zaraz po właśnie po żywym statku. W sumie nawet nie wiem, czy tu miałem przyjść. Kawa mi ustygła. Fajek mi się zjarał. Rosnąca osobliwość. The fuck? No i widzimy się za 19 godzinek. Kurde, teraz jutro mam 16, pojutrze mam 16. Spróbuję coś nagrać, ale nie gwarantuję, że wpadnie to w dniu jutrzejszym. No postaram się, zobaczymy jak się będę czuł. No i co? Generalnie z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku polowania na żywy statek, w sumie składania go do kupy z jakichś różnych dziwnych, randomowych części. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć, na razie.